prawda jest taka, że tak naprawdę nigdy nie miałem rodziców, bo jestem z domu dziecka i miałem mieszkanie, ale nie pracowałem jakiś czas i człowiek, od którego wynajmowałem pokój, kazał mi po prostu się usunąć. No to poszedłem. Co miałem zrobić? Nic mi nie przychodzi do głowy już. Próbowałem znaleźć pracę. Nie mam ani wykształcenia odpowiedniego, ani do zamiatania ulic już mnie nie chcą przyjąć, bo już wszędzie wszystko jest tak pozajmowane, że... Zresztą, gdzie bym się miał wyspać nawet, żeby iść do pracy? Skąd wziąłbym śniadanie w ogóle, żeby pracować? Ej, halo, poczekaj. Poczekaj, koleżko. Chodź no. Słuchaj, długo tu jesteś? Widziałeś moją żonę? Co? Moją żonę widziałeś? Julię? Przecież ja kurwa nie znam twojej żony, ja z nią nie sypiam. Co ty kurwa? No jak kurwa nie znasz? Wypierdalaj ty, człowiek, kurwa. Co tu jest, kurwa? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Kto ty? Co wy tu, kurwa? Jeden spierdolił, drugi, kurde, kubek i co? A kto to był ten, co to A spierdolił z Wariankowa. A ten, co wy? Spierdolnięte te wszystko, kurde. Ja pierdolę, gdzie ja trafiłem? Słuchaj, ja tu nie przyszedłem od sobie tak na spacer, czy na jakieś piwko, tylko przyszedłem konkretnie, bo szukam chłopaka, 25-27 lat. Blondynek od paru dni zniknął mi kurwa z oczu. W zielonej kurtale chodzi z plecaczkiem na plecach. On tak specjalnie się nie odzywa do ludzi. I chcę wiedzieć, czy się gdzieś tu nie kręcił, bo gdzieś tam mi mówili, że właśnie w tych okolicach gdzieś jest. No był tu kilka dni temu, ale teraz nie wiadomo, gdzie on może być. Ale był tu? Był tu, kręcił się i... Sam był? Tak, sam. Kurwa, no. I nic nie mówił, gdzie idzie, gdzie się... Nie. Chyba, że wiesz, gdzieś indziej, nie? No może znalazł coś kurwa innego, no ale kurwa. A wy tu komarujecie? Nie, tu zaraz za rogiem. Co, macie jakieś pomieszczenie? Tak, pomieszczenie z drzwiami elegancko. Nawet elegancko? Nawet elegancko. No to chodź, zobaczymy, jakie tam masz pomieszczenie. Prowadź! Kurwa, bo ja was wyprowadzę, coś mi się wydaje. Co to kurwa, opieka społeczna? Z czego wy kurwa żyjecie? A jak nazbierany złom? Ale jak? Z nim zbierasz złom? To kurwa jego jeszcze musisz utrzymywać chyba. No tak trzeba, nie? No kurwa. Aha. Zdaje się, że wasze apartamenty, tak? Tak. To zobacz, jakie elegancko. No kurwa. No kurwa, faktycznie apartamenty, no. Kurwa. Nawet lustro macie. No to zacząłem tak chodzić i parę razy udało mi się, ten dał 2 złote, ten złotówkę, ten 5 złotych, nazbierało się i... No i najlepiej, żeby nie myśleć, no to był jakiś tam, tak, poznałem kilku takich ludzi, mają jakieś meliny tam,
To taki tani alkohol można było kupić. Mocny. Można było mieć mało pieniędzy i szybko się upić. I nie myśleć po prostu. Samo to myślenie o moim życiu po prostu mnie przytłacza. Nawet chciałem się zapić raz, no ale się obudziłem. Jeżeli może jest tutaj taka osoba, która mogłaby, może ma jakieś znajomości, może gdzieś bym mógł popracować, to... Dobrze było Cię poznać. Jesteś na dobrej drodze. Tak trzymaj. Dziękuję. Mam nadzieję, że mi się uda. Uda Ci się. Abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi. Odwagi. Abym zmieniał to, co zmienić mogę. Abym zmieniał to, co zmienić mogę. I mądrości. I mądrości. Abym odróżniał jedno od drugiego. Abym odróżniał jedno od drugiego. Do następnego spotkania w trzeźwości. Radości. Miłości. Wolności. Sąsiad? O kurde, sąsiad. Dobra, nie mów mi sąsiad, dziadek mi mówi. Wszyscy mi tak mówią. Ależ ty wypindrzony, no? Kurde. Daj spokój, nic nie mów, kurczę, sam siebie się wstydzę, kurde. No ale ty wyglądasz jak, kurczę, jakbyś z Ameryki przyjechał. Młody, kurde, no. Ja mam dość tej Ameryki, tego wszystkiego, co przeżyłem przez ostatnie dni. Mieszkałem parę dni z taką... Gitmaną. No i zobacz, co za mnie zrobiła. No właśnie widzę. No właśnie, ale wrzucić człowieka do wanny, ja rozumiem. Umyć. No ale żeby skórę z niego drzeć, no to nie. I koszula, no biała. No i jutro trzeba zakładać już świeżą. Bo inaczej cię z domu goni. No. No, ty chyba niepoważny jesteś. No taka jest, no w redziele. No to znalazł taki szmaragd, jeszcze narzekasz? Boże. Ja nie chcę takich szmaragdów. Daj spokój. Nie, to nie jest dla mnie. Buty wyczyszczone, spodnie od pras... Nie. Dziadek, nie rozumiecie. Nie, no wyprowadziłem się. Mieszkam z powrotem u siebie. No. Nie. Obiadzik, godzina pierwsza, z zegarkiem na ręku, nie masz prawa się spóźnić. Śniadanko, misiaczku, śniadanko na stole. No kto by to wytrzymał? Normalny człowiek tego nie wytrzyma. Ja się nie nadaję do takich rzeczy, człowieku. Ale ty jeszcze przynajmniej masz gdzie mieszkać. No jeszcze mam chałupę, no. Czekaj, dam ci piwko. Nie, dzięki. No co ty? Skończyłem z procederem, nie, naprawdę. I tobie bym też radził... Powiedzieć, że nie piję? Dziadek, tobie bym też radził, żebyś... Nie. Co ty byś mi radził? Wiem, ja że... się z piwem urodziłem i z piwem umrę, no. Wiem, że i tak zrobisz po swojemu, ale naprawdę, szczęścia to na pewno nie wydaje. Poza tym... A co ty, chory byłeś, czy co, że nie piję? No... Tak się porobiło. Co, zachorowałeś? Nie wnikaj. Nie, myślałem, że jakaś choroba, że coś tego. Słuchaj, zrozumiałem, że mam problem. Znaczy, jaki problem? Taki problem, że nie umiem pić normalnie. Tylko muszę zawsze pić tak, żeby się urżnąć. Znalazłem ludzi, którzy tak samo jak ja mają problem, że nie umią wypić piwa czy dwóch piw i też się muszą urżnąć, no i razem nie pijemy, no. Słyszałeś kiedyś o meetingu AA? AA? Co to? Co to jest? Anonimowi alkoholicy. Grupa facetów. Aha, ja coś słyszałem, ale anonimowi alkoholicy. Ja myślałem, że tam się zbieracie i sobie łyk w swoim towarzystwie. I myślę, sprytne chłopaki. Przecież to by się z celem mijało. To by się mijało. No ale dlatego ja tak... Chłopie, przychodzimy. Pełna kulturka. Kawa, herbata. Ja pierdolę, nie. Młody. I trzeźwość. Nie. Nie, to... To co ty, młody, gdzie ty komarujesz? Gdzieś na berzie, czy gdzieś w krzakach, na ławce? Słuchaj, znalazłem tu niedaleko, przy dworcu, taką fajną klateczkę. Tak fajnie jest, przytulnie, nikt mi nie chodzi. Przy dworcu? Mam spokój, no tutaj przy dworcu, nawet byś się nie skapnął, gdzie to jest. Jakbyś przechodził obok nawet... No przecież to jest moja dzielnica, ja mam nie wiedzieć gdzie? A nie wiem. Widzisz. A
A nie? A widzisz, no ci pokażę. No kurde. Czekaj sobie tak. Nie ma, ale naprawdę jest, jest spokój i cichutko. Nikt tutaj nie chodzi. O. Proszę. Teren. Aha. Moje królestwo. Ja pierdolę. No co, źle? No i co? Daj spokój, mówię, kurde. No jak daj spokój, no. Ty tylko marujesz. No dobra, że to no. Ale cisza, spokój, nikt mi tu nie chodzi. Mam... Ja pierniczę, no. Daj spokój, przestań. No czemu, no? No nawet mi nie mów, no przecież tu w każdej chwili soki ci wiadą, czy coś i co. No i masz ewakuację i to w przyspieszonym tempie jeszcze z kopem. No ale sąsiad, lepiej to niż gdzieś komarować, gdzie mam komarować. No, no a tu jest, a tu widzisz, na głowie mi nie kapie. Mhm. Przecież możesz u mnie komarować, ja jeszcze będę, powiedzmy to, miesiąc, powiedzmy to, no. Zawsze mnie budzi. No właśnie, budzi cię, a u mnie cię nic nie budzi, ty się budzisz, wyspany kiedy chcesz, a nie, 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 takie jest moje zdanie. Ja ci nie będę przeszkadzał, ty mi nie będziesz przeszkadzał. Ty możesz sobie iść gdzie chcesz, ja idę gdzie chcesz, dostajesz klucz od chaty, o której chcesz, to, żebyś na noc sobie wrócił. Żebyś był spokojny, że tam cię nikt nie tego, nie ruszy. No ale zaufasz mi do tego stopnia, że dałaś mi klucz od chaty. Młody, tam nie ma co zapierdzieli. No dobra, a kumple? Jacyś... Przecież wiesz, że do mnie nie przychodzi nikt, boż gości nie przyjmuje. Jeżeli to ja idę w gości. Jak no idę... dobra. No i zbieraj się i wypierdzielamy stąd i dobre. Jeżeli masz to zabrać, to jest wszystko co masz? Ale jest jeszcze jeden problem. Widzisz, następny by cię budził, jeszcze byś zasnąć nie zdążył. Dobrze, my w ogóle idziemy w tą stronę, co trzeba. idziemy jak jakiś pociąg. Wow, tyle. Czasu na tym, na Berzie mieszkałeś i nigdy tu nie byłeś? A powiem ci, że tu nigdy nie byłem w tym terenie normalnie. Tak fajnie, spokojnie, cicho tu jest. No widzisz, no a ja tu często jak tego, chcę być sam, czy wypić jakieś piwko bez towarzystwa, to też przychodzę z piwkiem, siadam gdzieś w bazie. No i masz czas pomyśleć, zastanowić się. No tak. A to do mnie to już blisko, zaraz jest szosa. Po szosy to już tylko rzut beretem, jak już wejdziemy na szosę. Także... Ja w tym nie trzymam swoją garść. Kradziemy! Szachaj! No szachaj, szachaj. Gdzieś ty się odgadzał? Wypuścili mnie spokój. 4 lata. Wypuścili mnie spokój teraz. No. No to, że siedziałeś, to wiedziałem, ale... No teraz jestem już na czarcie. Nie no, kurwa, stary wariacie. Cieszę się. Słuchaj, mam sprawę do zaczynia, ale 4 oczy. No to zdążymy. Dobra, to ja idę. Młody, to śmigaj na ten, na chatę. Nie będę ci tłumaczył gdzie, no bo dobrze wiesz. Wiem. No to... A ja tam później deklepię, nie? Będziesz w chacie, nie? No. To o której będziesz mniej więcej tak? Ile nam zejdzie? Z godziny? Dobra, jak będziesz, to będzie. No, za godzinę, półtorej przyjdę. Okej, okay, to ja się tam rozgoszczę. No, okej, okay, tam nie bierz się za sprzątanie specjalnie, bo ja mam tam kogoś, kto to zrobi, nie? Przyjdzie i zrobi. No, okej. Okay. No, na razie, hej. Słuchaj, jest zima do zrobienia. Krótka piłka. Jaki numer? O czym ty mówisz? Dobry numer jest do zrobienia. Pisze się na to, czy nie pisze się? Zaraz. Kiedy był ten numer? Za 20 dni. No tam coś tego? No... Dobra, zresztą nie będziesz miał. To nie, tutaj to nie miejsce na bajerze, na ulicy. Spotkajmy się za jakieś 3-4 godziny. Może być. Jeżeli ci pasuje. Może. Jak mówisz, że jest 2-3 dni, to spokojnie przejdzie, tak? No to dobra. Spotykamy się... Ja zadzwonię do ciebie. No, nie. Okej, okay. Chodź. Okay. Ja idę tam. Czekaj,
trzymaj. Cześć, cześć. Gdzieś się podziewał, gdzieś się podziewał. A gdzieś tu się bujał, nie? Rano był. Teraz chodzi tak chodzi. Właściwie za szafrajem patrzyło. Tylko co nie znajdę. Powodzenia. No, siema dziadek. Ja pierdzielę. Co tam? Co? Gdzie? Co cię tu sprowadziło? No ja jak co dzień, jak to niedziela jestem tutaj. Tam, tak? No, ale ty co tu kurwa robisz? No, zacząłem handlować. Chcesz powiedzieć, że to twoje? Tak. No to ty kurwa stoisz. No stoi się. No, ostatnio jak żeśmy się widzieli, to tak nie bardzo było, co? No, różnie to bywa. Nie, no cieszę się na to. No stanąłem na nogi troszeczkę. Słuchaj. Mógłbyś mi pomóc? No w jakiej sprawie? Mam kilka kompletów kluczy stanlejowskich. Mam szlifierki, wiertarki, wszystko jest nówka, gans nówka. Chodzi o to, że ja nie mogę z tym wyjść. No bo wiesz o co chodzi. No tak, ja tak. Wyjdę, no i... Wiem. No, tak, tak. No i... Chodzi o to, żebyś mi to zamknął. No dobrze, no, wiem o co chodzi. No kurwa, to ja mam ci to gdzieś do chaty przytargać, czy tutaj? No tutaj, przynieś tutaj, ja jestem tutaj do 16. Dzisiaj jesteś do 16? Do 16, tak. Teraz jest gdzieś koło 13. No tak. Do 16, nie. Ja będę na pewno. To ja dzisiaj ci to przytargam i już się cieszę, kurwa, no człowieku, z nieba nie spadłeś, no to leży u mnie z dwa miesiące i nie wiem co z tym zrobić. No jak, no wiecie, zawsze koledzy trzeba. Dobra, dobić, kurwa, no. Ja wjeżdżam z piwkiem tutaj, do 16 jestem na pewno, na bank. Dla ciebie będę do 18. No. Cieszę się, pobajerzymy. No trzymaj się, trzymaj się. Pobajerzymy jak no. Grupy, okej? Okay? Tak, tak, tak. No, dobra. Tylko bądź na pewno. Ja, no kurde, no to mi zależy na tym. Nie. Ty mi prowadzisz. No co ty kurwa, nigdy tu nie byłeś? Cmentarz bidaków same na mnie tu leżą. Będziemy go grzebać? A co ty kurwa, grabasz? No, pogrzebać to wiesz, możemy za jakimiś tymi. No. Patrz jak łazisz kurwa, bo... Siema, szafę. To jest szyper, to jest szafraj. Mój kompel, także śmiało wszystko można. Co jest grane i co to za numer? Słuchaj, facet wychodzi dwa razy w tygodniu, nosi pieniądze do banku z kasyna. Bez obstawy, bez nikogo. To jak bez obstawy, to kurwa komando się. Nie, komando, że jest wyższy ode mnie, szuplejszy, on jest taki niepozorny. To nic nie świadczy. No, ale kto pomyśle, że on nosi pieniądze, taki jest, wiesz. I ma 200-300 tysięcy koło siebie. Bo on chodzi do banku z tego kasyna. Ja dam go tylko dam namiar i dam długą, bo ja go nie mogę zrobić, bo on nie zna. No to dobrze, to ty wypierdalasz? Ja w jakie dni nosi? Wtorki i soboty. Można go zrobić i to jest 200-300 tysięcy na bank.
Która to jest tak mniej więcej? Szósta. Parę minut po szóstej. No to w pół do trzeba by tam było już być. Ja wam tylko dam. Tylko się nie tego, nie schodzimy, nie robimy żadnych tych. Nie. Podejść do siebie, tak żeby nie ten. My sobie z szyprem poradzimy, nie? Szyper, on jak da cękę tamtego. I pójdziesz na tą wyrwę, nie? Bo ja sobie nie poradzę na tych nogach później z ucieczką. No nie, no to trzeba to trochę. Musiałbyś ty. Okej. No i tego. To ustalimy sobie jeszcze wszystko. Tak, to my sobie między sobą ustalimy, a i po tym, żeby nie było to tamte, że ktoś kogoś przewalił czy coś takiego, bo nie spotykamy się już tego dnia, nie szukamy już siebie, jak się rozbiegniemy, tak już cipa. W ten dzień się nie widzimy, dopiero następnego dnia, gdzieś koło 11, tak przed południem, we wiadomym miejscu, wszyscy wiemy, także... No i gra, no i w porządku. No i nie ma się co tego, no. I dzisiaj też już, żeby lepiej, żeby nas trójkę nie widzieli. W ogóle. I teraz idziemy. I wypadamy stąd, za cmentarzem się rozchodzimy, kurwa, każdy idzie osobno w swoją stronę. Fajna imprezka musiała być. Los utracę. Fuck, kurde. Mary. Spokojnie, spokojnie. O kurde, to kto? Przesuń się troszkę. No troszkę pokimałeś, że bardzo długo mnie nie było. No ja? Fajnie, dziękuję. Tylko? Nie, wszystko ok. No, to się cieszę. Przestraszyła, jak mnie nie, naturalnie ona się dostanie cynk, że nie jestem teraz sam, że ktoś jest i że tego, nie? Że najprawdopodobniej jakby pierdzielę nad morze, no wiesz, Budy, na dobrą sprawę to mi się marzy, że pojechałbyś ze mną nad to morze. To powinien być dla ciebie magnes, żeby pojechać, zobaczyć. A kasa? Kasa, o kasę spoko. Na dojazd będzie. A później się zobaczy. Thank you.
No i co się stało? Pani, kurwa, odpierdol się pan ode mnie, dopiero mnie okradł. Daj mi papierosa, proszę cię, no. Spierdalaj. A może byś się tak napił coś? Spierdalaj. Robić już ile czasu temu i cało. Spokojnie. U nas nie trzymają ci się. Przecież mówiłem spokojnie, przecież kurwa, szybrno nasz chłopca. Jeżeli miałem sobie nie wierzyć, to pierdolę. Tak jest. Okej. Ja strzelaliłeś się. Spokojnie, to ty tak myślałeś, a nie ja, kurwa. No dobra, no, niech tak będzie. Na tyle go znam, że krótko, ale dobrze. To porządku. Dobra, siadaj szybko. Szybko, bo... już. No widzisz, ja już powoli zacząłem światowo. Ładnie, ładnie. Ty, no nie mów, że ona kurwa tyle pieniędzy w sobie nie, ma taka wykonana. No co ty, to zaraz tam powiem. A co tak się powiązało? No, gdyby ten gamoń się tak uwiązał, to by było trudno, nie? Chyba bym mu rękę musiał urwać. No ja cię znam, to byś mu łapę urwał, no, abyś poszł. No, by trzeba było urwać, no co? Nie, no tutaj to wiesz. Ale wszystko bo, w cacy nic nie było, tak, żadnego tego? No wszystko okej, tylko 10 kilometrów narobiłem, bo musiałem krążyć, nie? Nie, nie, no wiesz, to tu, to tam, to tego. A tu wsadziłem tą no trefną kurtkę, kurde, bo przecież ona taka znaczna. Musimy ją spalić. Pierdolnie ją tu na razie. No. I to tak to wygląda. Jak to wygląda? Dużo jest tego? Zaraz zobaczysz, ile tego jest. No może trochę więcej niż mówiłeś, no nie? Aha. Ale już się dużo nie pomyliłem. Nie, no. Bradnie to wygląda całkiem sympatycznie. No, wszystko jest w porządku. To jest chyba czy chcecie sobie mieniać? A no, co tam bardzo. Mieniać? Nie, tam. Ja tam swoją ten. Biorę swoją i się ma... I to się chwali. To teraz więcej, za... ty, więcej choć po mieście, tak, to wypatrzysz jeszcze kogo. Tak, no. No dobra. Nareszcie pan los, kurwa. Tak. Ty ryju paskudny, ty. O, to z kasą. No. Ja wam teraz pokażę, jak się pije. No, no, za takie ty, coś. Co, masz hamulce popsuć? Nie, ja jestem po prostu wielolitrażowy. To znaczy nie jadę w Polskę też, jakby wypulam z stąd Wrocławia. Co mam tu robić? A kto będzie miasta pilnował? Będą się inni co a co inni? I będą w naszą tą zabierać działę. Nie, działek. To się jest... Całe życie miał taki fart jak wczoraj. To nic bym nie robił, tylko bym kurwa czekał na konwojantów z kasyna. To było, no to było piękne, no kurde. I tak szybko zrobione, że tam kurczę, no ludzie, nawet ci, którzy widzieli, nie zdążyli zareagować. No nie mieli prawa. No ale no mówię, no to było jak w najlepszym gangsterskim filmie i to amerykańskim, nie byle jakim. No co ty, Polska nie może być lepsza od Ameryki? Nie, no ale filmów takich nie robimy, ale to nam wyszło, no mogli kręcić nas do filmu. Mieliby nauczycieli. No po co mi jakiś film? Ja już nie pamiętam, co było. Co nie, ty co, teraz mogą mnie zabić i ja nie, a skąd mogę wiedzieć, jak ja nie wiem? A kto wie? Przecież ja nie wiem. Dobra, trzeba jechać. Poczekaj, skręcujemy chociaż tą flaszkę. Nie, ja już więcej nie chcę, bo jadę sobie i chcę mieć kontrolę nad kieszenią, swoją. No tak, ale wiadomo, kiedy się znowu razem napijemy? Będzie jeszcze okazja. Jeszcze się spotkamy. Daj Boże przy takiej samej robocie. Ale wtedy na rzęsach będziesz chodził. No, wtedy może sobie odpuszczę. Nie, wtedy musimy. Wynajmujemy sobie coś i jedziemy na opór. Jeżeli będziemy jeszcze coś kasy mieli. W każdym razie sobie nie odpuszczam. No i pierdolne, no. Ja idę. Gdzie? Ja idę w ślady.
No. Nie, nie, no. Wystarczy. A po jednym na drogę? Nie, nie. Dziękuję, ja już dziękuję. Cześć. Ja cześć. No kurwa, siema, dobrze było. Dobrze było i jeszcze będzie dobrze. Szachraj, ty wpadnij, nie? Tak, no. Jutro wpadnę. No, na razie. Trzymaj się. Cześć, ja zostaję, muszę pomyśleć jeszcze. Pod nogi na benarę klaturami. O kurwa! Oj, czekaj, ja cię kurwa dojdę. A! Kurwa! Kurwa! Co ty kurwa? Oj! No nie no. Ty kurwa! Ja cię kurwa dojdę, ty. Ja cię kurwa znajdę. Siema, dziadek. Kurwa. To jest gramy. Walczy czekoladowy, kurwa. Kurwa, szachaj. Myśmy wczoraj poszli, kurwa. Wychodziłem, mnie kurwa napadli we dwóch tutaj od razu. Ja pierdolę. A ty czemu żeś tu przylazł? No wiedziałem, o lata się kurwa go maźnimu ustawiłeś w pizdu, czeka na ciebie. Ja już też myślałem, że cię skręcili, czy jaki chuj kurwa go maźnimu. Ja pierdolę. A kumaś to się zrobił tutaj? A skąd ja mogę kurwa kumać? No wychodziłem od razu, czapa kurwa, żem wpadł tutaj. No nie wiem co się... Kurwa go maźnimu. O Jezu, słuchaj, nie wiem, jeszcze chyba mi nogę przetrącił pierdolon, nie mogę chodzić i muszę tu jakiś czas pobyć, bo... Słuchaj, ja wytrąci mogę przynieść jakąś kurtałę, jakbyś musiał jakąś, no, kołder, kurwa, jakąś poduchę, coś, kurwa. I coś do szamania, bo... Siamunek ze ści zorganizuje. No, bo kurwa... I termosie ci nabierze ze śpiące ciepłe. Szachraj, to nie jest na jeden dzień. Ja pierdolę. To trzeba parę dni. Ja nie wiem, jak ja długo będę mógł... Za ile będę mógł łazić. Przecież kurwa... Do chaty też się nie pokażę w takim stanie, kurwa. Małolatowi powiedz, niech... Niech sobie tam mieszka. Niech się o mnie nie martwi. I... Że ja wyjechałem gdzieś, kurwa, z jakimś kumplem, że tamtego spotkałem, kumpla po latach i niech się za bardzo zresztą nie interesuje. Ja mu dam cyn, kiedy się spotkamy i... Dobra, jest, no. Się no i niech się nie interesuje, gdzie ja, kurwa, jestem. Gdzie byłem i gdzie tego, niech mnie... Wyczerpam ci przyniosę kurtałę, jakąś poduszkę. Kurtałę, kurwa, kołdrę, poduszkę. Kołdrę ci przyniosę, no. I coś z tym przyniosę. Jakąś flaszkę, kurwa, masz. No zrobię ci flaszkę, ci no. Zrobię. Dużą, małą. Dużą, kurwa, co to małą flaszkę. Dobra. Cała noc przede mną, kurwa, noga ma pierdala i... Także... Kurwa, niech ja bym ich szachraj dopadł, no. No nie wiem kto, kurwa, no. Krążysz po mieście, może się czegoś dowiesz, kurwa. Wyjdzie, wyjdzie. Tylko, ale... kurwa, nie wypytuj. Nie, to sami się, kurwa, go masz przygorzali. Ja ich, kurwa, muszę dopaść. I to... Dobra, no. No to dziadek, trzymaj się, siemasz, do wieczora tu jestem, tak się obiecałem, siemasz, cześć. Zaczniemy, dziecko. Starość nie radość. No, wiesz co, młody, ja cię muszę przygotować na to, że jak już wsiądziemy do pociągu, to będziemy musieli się kitrać. Przed konduktorem musimy się tak ustawić, żeby go zawsze widzieć przez okno. Na każdej stacji
Wyglądamy ty na jedną, ja na drugą. Idą, wtedy wyskakujemy do ostatniego wagonu albo do pierwszego, bo jak nie, to zostaje nam kibel. Słuchaj, ja ci przerwę, muszę ci coś ważnego powiedzieć. No. Nie chciałem, nie umiałem ci tego powiedzieć wcześniej. Wydałem wszystkie pieniądze, kupiłem bilety i kuszetki. Ja pierdolę, no. Człowieku. Ale nie denerwuj się, no. No jak się nie denerwuj? No i teraz tak, mamy chleb, dwie konserwy i co dalej? No jakoś sobie damy radę, no. No damy sobie radę. Będę zapierdalał po kancie, kurwa. No ja... Jakoś damy radę. No tak, kurwa. Po prostu bałem się, no kupiłem bilety. A na czym jeszcze kuszetki, no człowieku, ale... wiesz ile to... A na czym byśmy Boże, spali? To trzeba było już kupić drugą klasę, nie kuszetki, sypialny, no. No przepraszam. No przepraszam, zupełnie. Ale kuszetki się przydadzą. Do czego? Ja się tak wkurwiłem, że spał na pewno nie będę przez całą noc. Ja pierdzielę, Boże, czemu mnie pokarałeś tak, no? Boże. No dobra, młody. Wiesz co? Trochę mnie przeszło, ale jak usłyszałem o kuszetkach, mówię, no kurde, no. No żeby chociaż tą, no jak już musiał kupić te bilety i nie umie jechać na gapę, no to druga klasa. No druga klasa i też byśmy dojechali. Ja wiem, no możemy przejść się, ja przespać. Ja normalnie poszedłem, no. Poszedłem, kupiłem i już. Tylko po dlaczego prostu kuszetki? Chciałeś czasami, raz wygodnie, tak? Czasami warto się wyspać, nie? Chciałeś raz wygodnie. No tak, no. Człowiek ma no już dosyć tego spania, nie wiadomo gdzie. I... No. Jak mi zimno, to znowu twardo. Ale już wszystko gra. I tak przypuszczam, nie będziemy spać do samego tego. Dlatego się bałem wcześniej powiedzieć. Wiedziałem, że wkurzysz się po prostu. Tyle. A dziwisz się? Ale już przeszło, już nie ma o czym mówić. Już jest to, już jest fajnie. Już jest właśnie ci się będzie spało, nie? Tak, jeżeli będziemy spać, to będzie dobrze. A teraz... Co minuta, to bliżej. Co minuta, to bliżej. Tak. Wiesz co, muszę ci jeszcze coś powiedzieć. No, no, ale nie próbuj mnie znowu czymś zaskoczyć. Nie, nie, próbuj, nie, nie, spokojnie. Wiesz co, bo to trochę głupio mi jest powiedzieć, nie? Ale... No głupio powiedzieć. Nie, no walno! W sumie nigdy nie byłem jeszcze nad morzem. Ale się nie śmiej ze mną. No, tak patrzysz na mnie, no poważnie, no. Nie, no, no. No to zobaczysz. No i co, chyba nie żałujesz w takim układzie, że się ze mną wybrałem? No właśnie nie. Nie mówiłem ci o tym, ale to... To moje takie ciche marzenie, nie? Żeby zobaczyć. Bo powiedz mi, jak to wygląda, nie? No wiesz co, pełno wody. Nie mogę sobie wyobrazić tego. Nie będę ci opowiadał. Już jutro rano je zobaczysz. Młody, śpisz? Wiesz co, że myślę cały czas o tym morzu, nie? Nie jakoś nie umie zasnąć. Wiesz co jest w morzu najpiękniejsze? Co jest w morzu najpiękniejsze? No nie wiem. Syreny, młody, syreny. Syreny. Thank you.
Co, idziemy już? Młody. Muszę trochę odpocząć, przecież kurczę, ja nie mam 20 lat. No ale siedzimy i siedzimy. Idziemy i idziemy cały czas. Mówiłeś, że to niedaleko, a... Młody, ile czekałeś na to, żeby zobaczyć to morze? Czy pół godziny cię zbawi? 20 lat czekałeś, nie, a teraz... Nie zbawi. Ja pierdzielę, no. Ja nie mam 20 lat. No dobra, no. No to jeszcze... siedzimy i siedzimy. No kurczę, jeszcze chwila i pójdziemy. Zobaczysz. Wszystko w swoim czasie. Opowiadałem ci już o tej dziewczynie, którą kiedyś poznałem. Nie, no wyszedłem, nie opowiadałem. Wyszedłem na takie, to znaczy, wiesz, pojechałem na 2 tygodnie. Pojechałem na 2 tygodnie tam. Z bidule tak do pomocy. Zresztą nieważne, nie? W każdym razie poznałem taką fajną dziewczynę. I wiesz, i Justyna miała na imię. I kurczę... A dlatego ta piosenka tak się przewija i śpiewasz Justyna zamiast Beata. No właśnie. No. I dlatego na imię miała Justyna. A, tu cię mam, króliczku. No tak. No, to, ale wiesz, tak to... myślałem, dlaczego Justyna? Wiesz co, planowaliśmy właśnie wybrać się nad morze. Wszystko było fajnie, dopóki jej rodzice się nie dowiedzieli, że jestem z bidula. Zabronili jej w ogóle jakichkolwiek kontaktów ze mną. Bo jesteś inny, ja też jestem inny. Ona, wiesz, na początku, wiesz, uciekała, nie, rodziców. No, ale jak się kapnęli, to ją gdzieś po prostu zawieźli do jakiejś szkoły z internatem. I tyle. I skończyła się miłość. Nie ma I love you. Dalej ją kocham, no dlatego bez przerwy o niej śpiewam. A ona? Szalona. Ale... Jak kamienie w wodę. A teraz coś od serca. Chłopcy, ahoj! Niebieskie morze jest. Rozpala pokład słoneczny żar, obwisły żagle białe. Rozpala pokład słoneczny żar, pomagaj, obwisły żagle białe. Chłopcy, ahoj! Ściemniała morska toń, sztorm zrywa liny i łamie ster, i targa żagle białe. Sztorm zrywa liny i łamie ster, i targa żagle białe. Fajne to, wiesz co? Będziesz mi musiał napisać na kartce tą piosenkę. Jak ze mną będziesz chodził, to się sam nauczysz, bo ja dosyć często to śpiewam. Jak na razie za nami chodzi cały czas ten, to pomarańczowe coś. To znasz go? No szkodnie, go mogę znać. Jakiś, ja wiem. Jakiś ufoludek. No, na razie się nie czepię, no to nie będziemy go też czepiać. Co mnie przeszkadza? Idzie to idzie. Chyba swój swojego poznał. Daleko jeszcze? Nie, no już widzi, no kurde. Słyszysz? No posłuchaj. Nie słyszysz, że szumi już? Tak, to drzewa. O Jezus, jak ja słyszę morze. Jeszcze nie masz wprawy. Jeszcze nie masz wprawy, to jest morze. To już jest morze. Thank you.
Ojej, ale się zmęczyłem. O Boże. No i co, młody, przywiozłem cię? A tak nie chciałeś. Widzisz? Oj, muszę odpocząć. Oj. Tyle czasu na to czekałem, kurde. Ja tu już nie byłem. Z dziesięć lat. Tak za tym tęskniłem, Boże. Patrz. Co je? Młody. 10 lat temu lekarz mi nie podpisał zgody na wypłynięcie. To był mój ostatni rejs i od tego czasu więcej tu nie byłem. Ty tak, ty masz jeszcze tego, ale ja jestem nie mniej kurczę zaskoczony jak ty, jakbym go widział pierwszy raz. No i wiesz. Ale zobaczysz, że ja jeszcze kiedyś wypłynę. Wypłynę, wsiądę na jakiś ten, zaciągnę się chociażby na lewych papierach i popłynę. Ja muszę. Ty, no a ty mnie słuchasz w ogóle, młody? Słyszę, wszystko. To ty się ciesz. Ciesz się chwilą, bo taka chwila już drugi raz nie będzie. Nie będzie takiej chwili. Widzisz go po raz pierwszy. Chociaż nie widzisz za dużo, bo mgła ci nie daje. A teraz wyobraź sobie bezkres, jak jest dalej i bezkres. A ty na jakimś jachcie, okręcie, płyniesz sobie czy statku. A w koło tylko szum, a jak jest sztorm, jak się bałwany podnoszą, od czasu do czasu jakaś metka. O nie. Ja kurde, ja już zapomniałem jak to wygląda. Czujesz jak pachnie? Te wszystkie opowiadania to jest pryszcz. Tak, masz rację. Widzisz, a ile cię musiałem namawiać, żebyś jechał? Za to chyba nie żałujesz, co? Widzę, że nie. Nie musisz odpowiadać. Ale będziemy musieli coś zorganizować. Chociaż kurczę jakąś łódź, żeby sobie wypłynąć, popływać trochę. Żebyś czuł pod sobą tą wodę. Nie no, żartuję. No a co? Nie no, załatwimy coś, nie ma siły. Jak nie, to ukradnę kurczę, a wypłyniemy. Nie ma siły. Przy takiej pogodzie jak teraz, no to jest flauta, czyli jest morze prawie bez ruchu. To śmiało. Na wiosłowej sobie możemy wypłynąć. Tylko trzeba będzie się gdzieś zakręcić, żeby jakaś łódź była nie zamknięta i jedziemy. I rozglądamy się, a tu Bronholm. Jesteśmy w Szwecji. Jak przyjdzie taka fala, jaka fala? Przewróci się łódź. To kapoki założymy. Nie, mogę wypłynąć tylko parę metrów. Tam się nie ma czego bać, człowieku. Przez ulicę się boisz chodzi? No, ten sam morze jest bardziej bezpieczne jak ten. A widziałeś Titanika? Wow, wrócili z morza, świeżo. Jest rybka, teraz obcinaj, bo trzeba będzie coś śmignąć. Musisz ze dwie ryby scharatnąć, ja ci powiem kiedy. Nie no, co? Obcinaj, kurczę, nawet mnie nie wkurwiaj. Ja patrzę, już, teraz, szybko, raz, poszedł, no kurde, dawaj. I spokojnie, teraz już spokojnie. Nic się nie stało, nic się nie dzieje, idziesz spokojnie, jak gdyby nigdy nic.
Młody, ty nie odwracaj głowy, tylko patrz i się ucz, bo wiecznie żył nie będę. Od kogoś się musisz coś. Znajdziesz się w takiej podobnej sytuacji i co? Biedna rybka. No tak, no biedna rybka. Zobacz, jak będzie się zarzucał. O, tutaj mam na ten. Nie no, nie mogę patrzeć. No jak nie... To jak się nauczysz? Mówię ci, że wiecznie żył nie będę. O. Biedna rybka. Przecież ja jej krzywdy nie robię, bo ja jej na surowo nie skrobię. Nie rozbebeszam. Sikory trzeba będzie pogonić i tak musimy coś z tego, no bo dzisiaj się trafiły rybki, no a tak, no to wiesz, zawsze parę złotych w kieszeni, jak się nic nie trafi, jak będzie trzeba kupić, nie? To zawsze parę złotych musimy mieć w kieszeni. Dziadek, powiedz mi, dlaczego woda jest słona? Jak głosi stara legenda, był taki młynek, do którego cokolwiek wrzuciłeś, to on sam mielił i robiło się tego dużo. Na przykład piasek, dlatego powstały plaże, bo ktoś tam wrzucił ziarko. On cały czas mielił i wylatywało z tego i przybywało. I ktoś kiedyś ukradł ten młynek, wsiadł z nim na okręt, no i potrzebował soli. Wrzucił trochę soli, ten młynek mielił tą sól, aż powstał sztorm i ten młynek wpadł do morza. I on mieli do dzisiaj i ta sól się ciągle z tego młynka wytwarza. I ciągle jest słona, dlatego woda w morzu jest słona. Nie wiedziałeś o tym? No nie, prawie to wyknąłem. No, bo tak jest naprawdę. No. I może jest coraz bardziej słone. Bo ten młynek nigdy nie przestaje mielić. Bo jest na niego zaklęcie, ale trzeba go trzymać w ręku, żeby przestał mielić. Ale trzeba go trzymać w ręku. No, ale weź znajdź teraz taki młynek o tych gabarytów i znajdź go w tym młynek. No i gdzieś tam jest na dnie i nie wie. No dzięki tobie jestem teraz nad morzem. No masz, no, widzisz, chociażby z tego powodu dobrze, nie? No tak, no. Na pewno sam bym tu nigdy nie przyjechał. Nigdy bym się tu nie dostał. A to widzisz, było moje marzenie, żeby zobaczyć morze. Fajnie, że pomogłem ci, jestem. Cieszę się.
Synu, przebacz mi. Przebacz mi. Nie! Kurczę, co ci jest? Co ci? Nic, młody. Połóż, śpi. Wszystko? Wszystko tak, gra? Tak, śpi. To ci się śniło? Nie, śpi. Dziadek? Dziadek? Dziadek! Gdzie on po nas? O kurde. Dziadek! Kurczę, dziadek, gdzieś ty jesteś? Dziadek!